listopadzie ubiegłego roku zespół regionalny imienia Klimka Bachledy obchodził jubileusz 65-lecia. Wtedy to w sali Domu Ludowego w Kościelisku pojawili się byli i obecni członkowie zespołu. We wtorek w Białej Izbie Związku Podhalan Oddział Zakopane odbyły się góralskie posiady 65 lat zespołu imienia Klimka Bachledy. Zespół działał już 65 roków na terenie Zakopanego i przez długi okres to był jedynym zespołem góralskim w Zakopanem. Jakby jego nie było, no to goście, którzy nie rozprzyjadą, no to by nie mieli może okazji nawet górala uwidzieć, ani posłuchać, ani jak to wygląda, i taniec, śpiew, muzyka i tak dalej, co my tu pokazujemy, co my tu mamy, prawda? Więc myślę, że jednak swoje zrobił, bo przez te lata był aktywny, i dzięki niemu bardzo wielu młodych no, zachowuje to dziś tą spuściznę, tą tradycję naszą. W Zakopanem jest to faktycznie najstarszy zespół i to jest dla nas szczęście, że możemy być członkami właśnie tego, a nie innego zespołu. Choć ze wszystkim współpracujemy, z każdym zespołem się utożsamiamy, bo przecież Syćka razem prezentujemy jedną kulturę, kulturę regionu, któremu na imię Podhale. Dorobek i historia zespołu jest bardzo bogata. Dziś, po 65 latach istnienia, nabiera szczególnego znaczenia dla całego Podhala.